tym filmie chciałabym pokazać Ci, jak tworzy się wyrażenia i jak nazywają się poszczególne elementy. Możesz przeczytać albo usłyszeć, że ktoś mówi na przykład o jednomianie, współczynniku liczbowym, sumie algebraicznej albo o wyrazie podobnym. Omówię te nazwy po kolei z przykładami, żebyś wiedział, o co chodzi. Zacznijmy od jednomianu. Napiszę jednomian. Jednomian. Co to do takiego jednomian? Jednomian to wyrażenie, które jest w postaci liczby, litery lub jest iloczynem liczby i litery. Podam przykład, tak jak obiecałam. Jednomianem będzie na przykład 2x. Będzie na przykład 3ab. Albo sama literka a. Albo sama liczba 2. To są jednomiany. Współczynnik liczbowy. Współczynnik liczbowy. Współczynnik liczbowy to liczba występująca w jednomianie. Tutaj współczynnikiem liczbowym będzie 2. Tutaj współczynnikiem liczbowym będzie liczba 3. Tutaj współczynnikiem liczbowym będzie liczba 1, ponieważ przed a możemy postawić jedynkę. A to inaczej 1 razy a, czyli współczynnik liczbowy to 1. Tutaj współczynnikiem liczbowym jest 2. Idziemy dalej. Mówiłam też o sumie algebraicznej. Suma algebraiczna. Suma algebraiczna. Suma algebraiczna to suma jednomianów. Na przykład tych dwóch pierwszych. 2x dodać 3ab. Albo 2x dodać a dodać 2. Dodałam te trzy jednomiany. Proste, prawda? I mówiłam jeszcze o wyrazach podobnych. Wyrazy podobne. Co to takiego wyrazy podobne? Nazwa jest prosta. Wyrazy podobne składają się z tych samych liter, tak zwanych zmiennych, i zmienne te są w tej samej potędze. Czyli to jednomiany, które różnią się co najwyżej współczynnikiem liczbowym. Brzmi może strasznie, ale pokażę Wam to na przykładzie. Na przykład 2x i 3x. 2x i 3x. Potrafisz to dodać, prawda? 2x dodać 3x to się równa 5x. Potrafimy to dodać, dlatego że to są wyrazy podobne. Jeżeli miałbyś 2x i na przykład 3x kwadrat, to już nie moglibyśmy tego dodać. To nie są wyrazy podobne. To nie są wyrazy podobne. Tu mamy 2x i 3x. 2x i 3x. Mamy taką samą literkę, inne współczynniki liczbowe. Co może być jeszcze wyrazem podobnym? Weźmy na przykład to 3ab. Jeżeli napiszę 3ab, to żebym miała wyraz podobny, muszę mieć też te literki ab. I dowolny współczynnik liczbowy. Może być po prostu 1. 3ab i ab. Jakbym chciała na przykład odjąć, to będę mogła to spokojnie zrobić. 3ab odjąć ab. To będzie 2ab. Jak dodawać, odejmować wyrazy podobne, dowiesz się jeszcze w kolejnych filmach. Co może być jeszcze wyrazem podobnym? Na przykład 2 i 3. Potrafisz dodać, potrafisz odjąć i tak dalej. Mam nadzieję, że już wiesz, o co chodzi. Wiesz, co to jest jednomian. Wiesz, co to jest współczynnik liczbowy jednomianu. Napiszę współczynnik liczbowy jednomianu. Czyli ta liczba, która stoi przy literce. Wiesz, co to jest suma algebraiczna? Jest to suma jednomianów. Wiesz, co są wyrazy podobne? I już zdradziłam, że można je na przykład dodawać i odejmować.